Po ostatnim meczu z Krzyżą pozostaje niedosyt, bo na pewno każdy liczył na to, że zakończymy tą rundę z przytupem. Stało się inaczej, ale uważam, że 15 wygranych na 20 możliwych rozegranych spotkań to jest świetny wynik, który przed rozpoczęciem sezonu bralibyśmy w ciemno. Więc uważam, że też, że cały klub, począwszy od zarządu, po trenerów, administrację, a na zawodnikach kończąc, spisał się i możemy być zadowoleni po tej rundzie. I pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i mam nadzieję, że powtórzymy to w przyszłej rundzie. Myślę, że do ostatniego meczu z Krzyżą, żeby miał możliwość oddania jeszcze raz strzału z drugiej połowy prawą nogą, bo tym razem piłka wylądowała do okienku. Myślę, że mogę wskazać bramkę Bartka Bartosiaka, przy której miałem skromny udział w postaci asysty. Idealnie przymierzył z voleja. Miałem w planach wylot do Hiszpanii czy Portugalii z kolegami, ale nie wiem, czy na tą chwilę to będzie możliwe, więc na pewno aktywne spędzanie czasu, może jakiś wypad w góry. Moje hobby poza piłką nożną to zdecydowanie podróże. Bardzo lubię zwiedzać nowe miejsca, obecnie to jest trochę utrudnione, ale mam nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy i będziemy mogli latać. Wiele jest seriali, które lubię i filmów, ale jeśli miałbym wskazać jeden, to wskażę serial i niech to będzie na przykład W garniturach. Jak jeszcze Szymon Stanisławski mieszkał w Puławach, grał w Wiśle, to sporo czasu spędzaliśmy na graniu w Call of Duty czy w FIFA. Obecnie praktycznie wcale nie gram w gry komputerowe, zdecydowanie wolę książki. Lubię na przykład powieści Puzo i moją ulubioną jest Sycylijczyk.